Dzień dobry, moi kochani, witam się z wami. Tak naprawdę w pierwszym takim vlogmasie. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj przyjeżdżają babelki do pokoju Edzia i bardzo się z tego powodu cieszymy i będzie dzisiaj pokój gotowy. Bez dodatków, jeszcze bez dekoracji. Szczerze mówiąc, to po prostu... Juri, musisz mi chyba trzymać kamerę, bo strasznie się zamęczyłam. Poczekajcie, muszę was położyć. Tutaj... Ciężka ta nasza kamera. Dzisiaj przyjeżdżają mebelki do pokoju Edzia. A ten film powstał we współpracy z firmą Meblik. I to właśnie tej firmy będą wszystkie meble w pokoju naszego synka. Pomysł w ogóle na meble tej marki wziął się od naszej kochanej Wiry, ponieważ jej dzieci mają meble właśnie z Meblika i ona jest bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo ładnie one wyglądają, zresztą mi się też bardzo spodobało, jak tylko zobaczyłam je w internecie. Trochę wam więcej opowiem później, ponieważ tam jest naprawdę fajna opcja, dlatego że dla każdego, dosłownie dla każdego, macie możliwość skorzystania z wykonania bezpłatnego projektu i na przykład nam to bardzo, bardzo ułatwiło życie, ponieważ ja totalnie nie wiedziałam, jak wam zaaranżować tą przestrzeń, bo pokój jest bardzo mały, musi tutaj być moja szafa, łóżeczko oczywiście dla Edzia, komody dla Edzia, przywiek i tak dalej, więc naprawdę sporo rzeczy chciałam jeszcze, żeby się tutaj zmieścił fotel. I sama na pewno bym tej przestrzeni w taki sposób nie zaaranżowała. Znajdujemy się właśnie w pustym pokoju, jest takie echo. Dwie ściany w kolorze takim właśnie, on się nazywa fachowo gruszka z pietruszką. I jedna ściana beżowa. Przepiękne są te kolory, bardzo mi się one podobają. Czekamy właśnie na ekipę z Meblika. No i będziemy działać. My jedziemy w tym czasie do lekarza. No nie mogę się już doczekać, aż tutaj będą mebelki, naprawdę. Bardzo czekałam na ten dzień. Właśnie panowie przyjechali. A u nas w domu jest po prostu istne pobojowisko. Słuchajcie, szafa w kuchni, komoda w salonie, wszędzie jakieś rzeczy, wózek, choinka. No brakuje tutaj tylko tańczącego pingwina. No ale będzie pięknie. Zobaczcie, taką torbę dostałam od mojej mamy, piękną. Nie ma problemu, dobrze. Jeszcze mamy dwie komody w takim razie. Gdzie możemy komodę ustawić? Tutaj będzie jedna komoda. Okay. I łóżeczko. Dobrze. A tutaj będzie druga komoda. Dobra. I ten fotel chyba, tak? I fotel. Fotel i komoda. Na końcu. Dobra, to ja drukuję projekt. Dobrze. A kawę się panowie napiją? Ja dziękuję. Ja też dziękuję. Herbatkę. Tak, zostawiliśmy panów, a my pojechaliśmy do lekarza, ponieważ dzisiaj byłam mówiona do lekarza internisty, takie miałam skierowanie ze szpitala, dlatego że biorę cały czas leki, które mi przepisano w szpitalu, dosyć silne. I muszę to po prostu skonsultować z internistą, wydaje mi się, że te leki nie są już mi potrzebne. Dobra, ja się teraz, słuchajcie, żegnam i... Teraz taka się słodka. Widzimy. Co? Jakbyś nagrywała pierwszy raz film. No bo się tak czuję trochę, no. Jednak już była przerwa, ale dzisiaj mam świetny nastrój, świeci słońce. Cieszę się bardzo, że w takim dniu akurat nagrywam, bo ostatnio mogliście mnie zobaczyć taką... Ewa, maseczkę. No przestań naprawdę, Juri, wiesz co? Ewa, nie dyskutuj ze mną. Jesteś naprawdę gredny, wiesz? Dobry dotaz. No, w każdym razie to jest normalne, że teraz będziemy mieć i gorsze, i lepsze momenty, więc... Tak, to jest tak jak w życiu, no. No, chyba. To po prostu też teraz jest dla nas bardzo dużo emocji i wszystkiego, ale dzisiaj naprawdę... Są emocje, jest to trochę po... Dobra, idziemy do lekarza. My dzisiaj jeszcze jedziemy oczywiście do Edzia. Dużo z was pyta, jak wyglądają takie odwiedziny u wcześniaczka. Tak jak wam mówiłam, tam nie można cały czas przebywać. Są określone... Określony jest czas, kiedy możecie przyjść, natomiast uważam, że ten czas naprawdę jest duży, bo możemy tam być 3 godziny dziennie. My normalnie możemy z nim 3 godzinki posiedzieć, możemy go nakarmić, możemy go przewinąć, możemy, wiecie, no wszystko po prostu przy nim robić. Natomiast codziennie jesteśmy w innych godzinach, w innych porach, ponieważ musi to być wszystko zsynchronizowane z innymi rodzicami, tak żeby naraz nie było po prostu tam za dużo ludzi. Panie tego bardzo pilnują i uważam, że to super. Także my dzisiaj jedziemy na wieczór i jeszcze a propos tego, dużo z was życzy nam, żeby Edzio szybko był z nami i tak dalej. My, słuchajcie, naprawdę akceptujemy tą sytuację i damy mu tyle czasu, ile będzie potrzebować. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby był z nami na święta, ale no wiecie, to też nie za wszelką cenę i jeszcze całe życie jest przed nami i staramy się tak do tego podchodzić. Że jeszcze całe życie będziemy wszyscy razem, będziemy pewnie jeszcze bardziej doceniać każdą z tych chwil. A teraz po prostu cierpliwie czekamy. Cieszymy się, że możemy tam codziennie być, codziennie z nim spędzać czas. No i tyle. Jak będzie potrzebować tego czasu więcej, to my mu damy
Będziemy cierpliwi. Myślę, że ta sytuacja nas nauczy takiej pokory i cierpliwości. No, już nauczyła. Już nauczyła. No, duża lekcja od życia. Bardzo. Kot jest ogólnie przerażony, że są jacyś mężczyźni w domu i wiertarka i tak dalej. On nie wie w ogóle, co się dzieje. Podejrzewam, że dopiero teraz wyszedł, jak my przyszliśmy. Strasznie się biedny boi. Przed chwilą tutaj wlazł do tego fotela pod tą folię. Miał taką przerażoną minę. Jak przyszliśmy, to szpilka siedziała tutaj. Tylko głowa jej wystawała. Generalnie koty są przerażone. Tak, boisz się bardzo. Ale chyba trochę lepiej, jak przyszliśmy do domu, co? Może się tak nie wydawać, ale szpilka jest zdecydowanie odważniejsza niż Bengal. Moja cię Majda. Pokażę wam teraz projekt pokoju. Jak będzie ten pokój wyglądać. Tak mniej więcej oczywiście tutaj są dekoracje, natomiast głównie chodzi tutaj o rozmieszczenie mebli. Także tutaj będzie szafa i to będzie szafa, w której będą również moje rzeczy. Tutaj będzie komoda, nad komodą będzie wisząca półka, lampa, fotel, natomiast tutaj będzie łóżeczko, komoda z przewijakiem, ta półka będzie po drugiej stronie, tak żeby nie była nad przewijakiem. Ja bym sama na to nie wpadła, żeby tutaj była szafa, to jest genialne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu zyskaliśmy sporo przestrzeni. Wcześniej w tym pokoju szafa była tutaj, tutaj gdzie komoda. I faktycznie pochłaniało to bardzo dużo miejsca. Plus zasłaniało kaloryfer. Plus zasłaniało kaloryfer, który znajduje się tutaj. Taki projekt jest darmowy. Na stronie Meblik możecie sobie tutaj zobaczyć. Możecie wysłać taki formularz i otrzymacie taki projekt zupełnie za darmo. Macie tutaj trzy opcje, jak się do tego zabrać. Ja wam oczywiście link zostawię w opisie tego filmu. I tak jak wam wspominałam wcześniej, ta opcja jest bezpłatna. I możecie skorzystać zupełnie za darmo z usługi projektanta. Projektanci są dostępni w salonach firmowych, także możecie po prostu umówić się w jednym z salonów z projektantem. Meblik ma 38 salonów w całej Polsce. Ja, słuchajcie, skorzystałam z opcji online, ponieważ ja po prostu wysłałam wymiary pokoju, zdjęcia pokoju, zadzwoniła do mnie pani projektantka, omówiłyśmy szczegóły projektu i potem na maila dostałam już gotowy projekt. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami już dwa dni później. Co się stało? Nic. A czemu on tak mełczy? Po prostu potrzebuję jeszcze więcej atencji. Kochani, witam się z wami dwa dni później, ponieważ tak naprawdę tego pierwszego dnia, kiedy przyjechały meble, tak jak wam wspominałam, byliśmy wieczorem jeszcze u Edzia i padliśmy spać. Kolejnego dnia robiliśmy tutaj po prostu porządki, wszystko segregowaliśmy, też byliśmy u Edzia. Te dni teraz nam naprawdę po prostu tak przelatują, ale to dobrze. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Także wczoraj zajęliśmy się tym, żeby tutaj uporządkować dom, bo wszystko było, tak jak mogliście zresztą zobaczyć, mocno w taki rozgardiasz po prostu wszechobecny tutaj panował. Zaraz wam pokażę oczywiście pokój, ale zanim wam pokażę pokój, to chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj po pierwsze miałam swoją pierwszą całkowicie spokojnie przespaną noc. Bardzo to doceniam. Bardzo się z tego powodu cieszę. W końcu dobrze się też poczułam fizycznie. Jestem teraz 15 dzień po cesarskim cięciu. W końcu ból jest już na tyle taki leciutki, że nie przeszkadza mi w takim codziennym funkcjonowaniu. I naprawdę poczułam ogromną taką ulgę, że po prostu dobrze się czuję. Mam włosy, zrobiłam taki porządny makijaż. Na wcześniejszym materiale mój makijaż to było dosłownie 5 minut, bo tyle byłam w stanie bez bólu ustać w łazience. Teraz na luzie zrobiłam wszystko. To są takie małe rzeczy, ale bardzo mnie cieszą, bo po prostu dobrze jest się znowu dobrze czuć. Co więcej, słuchajcie, wczoraj mieliśmy też wieczór taki pełen wzruszeń, ponieważ Edzio awansował na kolejną salę. Taką już ostatnią przed tym, jak pójdzie do domu, także naprawdę super sobie radzi, jesteśmy z niego bardzo dumni. Uczy się jeść, naprawdę super, super rośnie, super się rozwija, więc się bardzo, bardzo cieszymy. Czekamy na niego cierpliwie, ale fajnie jest patrzeć, jak super po prostu mu idzie i jaki jest silny. Także dzisiaj w ogóle jest taki, no jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa i pokażę wam zaraz pokój. Pokój jest bez dekoracji, czy część tam dekoracji już stoi, takie, które była albo które zamówiłam i zdążyły przyjść. Natomiast głównie chciałam, żebyście zobaczyli właśnie mebelki, przepięknie to wszystko wygląda. Ja jeszcze nie zrobiłam tam, wiecie, takich generalnych porządków, na zasadzie wszystko jest czyste i umyte, ale nie posegregowałam sobie rzeczy, nie zastanawiałam się jeszcze na spokojnie, gdzie co będę trzymać, dlatego, że właśnie chciałam się po prostu poczuć lepiej, żeby zrobić to tak na spokojnie. Także pewnie w najbliższych dniach będziemy właśnie
właśnie kompletować dekoracje. Ja już trochę pozamawiałam, także po prostu czekamy, aż przyjdą. Będziemy układać już jego rzeczy. Ja też sobie trochę przeorganizuję szafę, ponieważ na razie tam są tak po prostu wrzucone moje rzeczy. Muszę jeszcze pojechać po moje rzeczy sprzed ciąży, także sporo, sporo pracy nas czeka jeszcze, jeżeli chodzi o ten pokój. Na pewno Wam nagram i jak zorganizowałam wszystkie rzeczy Edziulka i swoją szafę i jego szafę, jego komody i pewnie też część szafy. Zobaczymy, jak to się wszystko tam pomieści. Ja na razie nadal jestem w trakcie kompletowania wszystkich rzeczy i dla niego i wyprawkę i tak dalej, więc po prostu na spokojnie chcę to zrobić. Myślę, że teraz jak już się dobrze czuję, to będzie mi o wiele łatwiej to wszystko posegregować, ale zanim pokażę Wam takie finalne wszystko, to zobaczcie, jak wygląda jego pokój. Come join in our song. The feeling is here today. Come on now, let's go caroling through the snow all day. We've been good, but we can last. Hurry Christmas, hurry now. Moi kochani, jesteśmy w pokoju Edzia. Tak jak Wam wspominałam, jeżeli chodzi o dekoracje, to dosłownie tutaj położyłam rzeczy, które już dla niego mieliśmy, czyli jego globus. Tutaj album, zamówiłam takiego balonika, jeszcze nie wiem, gdzie on będzie. Jakieś książki, no wiadomo, że to wszystko tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądało. Na razie po prostu to tutaj położyłam. Tutaj mamy wejście do pokoju, od razu stoi komoda z szafeczką. My zdecydowaliśmy się na meble z kolekcji Nordic w kolorze białym. Jest jeszcze przepiękna szarość, natomiast z uwagi na kolor tych ścian stwierdziłam, że biały pięknie będzie tutaj wyglądać i bardzo ładnie rozjaśni też tą przestrzeń. I zdecydowałam się na nie z uwagi na te tłoczenia tutaj. Bardzo mi się to spodobało, przepięknie, bardzo elegancko to wygląda, a jednocześnie uważam, że jest to na tyle klasyczny mebel, że na pewno nie znudzi nam się szybko. Tutaj znajduje się komoda. Obok komody mamy taką klasyczną białą lampę. No i fotel. Fotel, który bardzo mi się podoba. Przepięknie też wygląda ten kolor taki beżowy na tle tej ściany. Idealnie udało nam się, słuchajcie, to znaczy mi. I to tak na ryzyku, bo słuchajcie, nie miałam pojęcia, jak te zasłony wyglądają, ponieważ nie chciałam jechać do Ikei, no bo tam jest teraz mnóstwo osób. Widziałam te zasłonki tylko w internecie, ten kolor. To są zasłonki Maygul, takie same jak mamy w sypialni, tylko po prostu w kolorze takim miętowym. I okazało się, że naprawdę miałam farta, ponieważ to jest praktycznie identyczny kolor jak ta ściana. Jeżeli chodzi o tą półeczkę, jeszcze nie wiem, jak do końca zagospodaruję tutaj przestrzeń, ale czekam na jedną rzecz. Nie będę jeszcze zdradzać jaką, którą na pewno będę chciała postawić gdzieś w widocznym miejscu. I albo właśnie będzie to tutaj, albo będzie to tutaj. Jeżeli chodzi o łóżeczko, to możemy tutaj regulować wysokość stelaża. Mamy 3 poziomy. I też możemy przerobić to łóżeczko, słuchajcie, na tapczanik. Boki tego łóżeczka są wykończone taką silikonową nakładką, dzięki czemu będzie łatwiej utrzymać czystość tej barierki, co myślę, że przyda nam się w przyszłości, na przykład przy ząbkowaniu. I mamy też tutaj odpowiednio dobrany materac antyalergiczny, mamy ochraniacz na materac, który ochroni go na przykład przed zmoczeniem, a dodatkowo tutaj na dole jest jeszcze taka szafka, gdzie możemy schować jakieś rzeczy. My na razie schowaliśmy tutaj inne elementy jeszcze do tego łóżeczka, natomiast to jest bardzo praktyczne rozwiązanie i zyskanie dodatkowej przestrzeni do przechowywania. Tutaj mamy kolejną komodę z przewijakiem i tak samo jeszcze tutaj nie zagospodarowałam sobie tej przestrzeni. Tutaj mamy, jak widzicie, na razie wszystko. Głównie pewnie tutaj będą pieluchy, chusteczki, oliwki i tak dalej, takie kosmetyczne rzeczy. Tutaj na razie mam poukładane jakieś takie trochę większe ubranka, ale tak jak mówię, to będę musiała sobie przearanżować, co jest super, jeżeli chodzi o ten przewijak. W momencie, w którym już tego przewijaka nie będziemy potrzebować, możemy po prostu go zdemontować. Zobaczcie, on się tutaj przesuwa i mamy w zestawie do tej komody takie wykończenie. Także jak już pozbędziemy się w przyszłości przewijaka, będziemy mogli po prostu założyć coś takiego i będziemy mieć dwie klasyczne komody. Jeżeli chodzi o szafę, troszeczkę więcej Wam powiem, jak będę sobie tutaj organizować wszystko w tej szafie już tak docelowo. Dlatego, że na ten moment po prostu włożyłam wszystko do szafy. Mniej więcej wiem, jak chcę, żeby to wyglądało, ale wolę najpierw uporządkować rzeczy Edzia, a dopiero potem
zająć się swoimi rzeczami. Jak widzicie, tutaj mamy wieszak, który jest poświęcony Moody. Ja bardzo lubię w szafie to rozwiązanie. To jest w ogóle szafa, którą mogłam sobie zaprojektować całą. Na pewno będzie łatwo mi tutaj utrzymać porządek. Tutaj, moi drodzy, poukładałam sobie już biżuterię. Bardzo mi takiego miejsca brakowało w domu. Także oprócz tego, że wiadomo, na maksa się cieszę, bo to jest pokój Edzia, ale nie ukrywam, że ta szafa jest genialna i jest po prostu moją wymarzoną szafą. Tutaj, słuchajcie, mam kolejne miejsce do przechowywania na górze półki, wieszaki. Tutaj też są wieszaki i szuflady. Więcej wam powiem pewnie za jakiś czas, jak sobie na spokojnie to wszystko uporządkuję. Tutaj stoi na razie suszarka na pranie, którą też zamówiłam taką, żeby Edzia miał swoją oddzielną. Ona na pewno nie będzie tutaj stać, ale teraz po prostu tak na chwilę ją tutaj postawiłam. Także na razie tak się to wszystko prezentuje. Dajcie znać, jak wam się podoba. Ten pokój stał się naszym ulubionym pomieszczeniem w domu. Po prostu jest tu taka super energia. No ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Przepiękne są te ściany, te mebelki. Naprawdę są śliczne, są też naprawdę super jakości i wiem, że posłużą nam na długo. Ogólnie odkąd jest ten pokój, to naprawdę my spędzamy tutaj bardzo dużo czasu, co? W ogóle bardzo lubię ten pokój. W tym pokoju tak się czuję... Ciepło, miłość ciepło, i spokój. Spokój właśnie, tak. taką harmonię. Tak, totalnie. W ogóle nigdy ten pokój nie był jakimś takim miejscem, gdzie lubiliśmy... To była walnia, tak. To było pralnia, to tak. Była suszarnia. Tak. Też tutaj spali nasi znajomi często. Tak. Ten pokój po prostu nabrał takiej, nie wiem, nowej energii. Tak. Jeszcze będzie tam wisić obraz. Tutaj mamy całą ścianę w ogóle pustą i mamy jeszcze takie kable, które wystają. One są od lampki. Zobaczymy, jak to zagospodarujemy. Na pewno nie możemy tutaj nic ciężkiego powiesić, ponieważ tutaj jest łóżeczko. Ale coś tutaj wymyślimy, tak, jeżeli chodzi o tę ścianę. Półka pierwotnie miała wisić tam. Tak. Ale ze względu, wiecie, bezpieczeństwo, bo dziecko będzie tam przywijane, to półkę powiesiliśmy tutaj. Dokładnie. Żeby było bezpiecznie. No, a pokój jest zajebisty. Dobra. Kręcimy globusem. Gdzie pierwsza podróż z Edziem? Dawaj. Madera. O, to jest realne. Tutaj, dosłownie na Maderę. To jest bardzo realne. Bardzo realne. Kurde, ale sztos. Dawaj, no lecimy na Maderę, nie byliśmy nigdy. Dobra. Moja mama była i mówiła, że jest przepiękna. Madera jest przepiękna, jest jedno z... Boże, nie mogę się doczekać, aż będziemy mu pokazywać świat. No, jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie. Ułożone na klifie. Wiem, mama mi opowiadała, że hardkorowe doznania. Na stelażach ogromnych. No. No i z tego miejsca też naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy firmie Meblik. Za wszystko, też za to, słuchajcie, że tak fajnie i szybko udało się zorganizować ten pokój, ponieważ... Bo my też nie wiedzieliśmy nic i ja zadzwoniłem do pani, jaka trzeba, tak. Ja mówię, przy pani, no urodził się. Jest. Ale jak to się urodził? I tak. Mówię, no tak wyszło. Bardzo, bardzo za to dziękujemy, że tak się udało przyspieszyć cały temat. My już mamy pokój, jesteśmy spokojni, możemy sobie tu wszystko szykować. No i panowie, którzy składali, byli też bardzo super osobami. Tak, tak, tak. I złożyli tak. To naprawdę w, tam, nie wiem, w 5-6 godzin, więc... Bardzo szybko. Naprawdę to jest dużo pracy. Ta szafa zajmuje podobno bardzo dużo czasu. Bo jest skomplikowana. Ja wam w kolejnych filmach pokażę dokładnie, jak ona wygląda w środku. A co jeszcze jest fajne? Że to można też sobie zablokować, żeby było w jednej pozycji, a później, mówiłaś już to? Chyba nie. A później możemy to sobie zdjąć, jak już młody wyrośnie. A to mówiłam, no. Kochani, my wam teraz bardzo, bardzo dziękujemy za oglądanie i... Życzymy wszystkiego najlepszego. Widzimy się w kolejnym filmie. Będę jeszcze tutaj dekorować ten pokój, więc na pewno trochę kontentu jeszcze takiego dekoracyjno-pokojowego... Urządzania będzie. Ewa Edzia urządzi. Dziękujemy bardzo. Buziaki, całujemy was, pa!